Chyba posłuchał świnkę. Teraz on powiedział. Zaraz, bo tutaj jest ten. Kamera, to będzie widać jakąś świnkę. I to do nas posłuchał, oczywiście posłuchał, to znaczy przemieszczał ją. Nic wszystkiego nie powiedziałem. Te wszystkie rzeczy mówiła Gwiazda ze sceny. Mamy zagrać jeszcze coś? Dobrze. 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 Ostatnią piosenkę. Chciałbym dziękować wszystkim tym osobom, co to dużo mówić, starszym niż ta średnia. Powiedział, że w średnim wieku, ja też jestem sam w średnim wieku. Chcę dla tych wszystkich mniej więcej w okolicy mojego wieku i troszkę starszych. Być może wiecie, że w moim muzycznym życiu w ostatnim roku zdarzyło się bardzo wiele za sprawą pewnego człowieka, który nazywa się Sławomir Krajewski. Ja niestety wiem, że ci znacznie młodsi ode mnie nie do końca pamiętają, nie do końca wiedzą, co to jest Sławomir Krajewski. Ale mam wrażenie, że nawet jeśli tak jest, to niebawem się o tym przekonają, bo przyszłej wiosny pokaże się jego nowa płyta. Mam nadzieję, że wszystko zobaczycie, usłyszycie. A tymczasem, jak już powiedziałem dla tych wszystkich starszych, wielkie, wielkie dzięki jeszcze raz. Z repertuaru Seweryna właśnie. Piosenka, do której śpiewania namawiał mnie długi, długi czas. Ja opierałem się, ale kiedy to wszystko tak pięknie wyszło, jak wyszło, nie mogę opierać się. Wielkie, wielkie dzięki.